Hej, cześć, siemano! Wam wszystkim, moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Bully Scholarship Edition. Kurwa mać! Ależ wam się podoba ta gra i mi też się podoba, dlatego wszystkim się podoba, wszyscy się cieszą. Lecimy dalej, mamy troszeczkę ancymonistycznych rzeczy do zrobienia w tej szkole. Parę misji, lekcje, umiejętności, kloszard jutsu do nauczenia. Dlatego nie ma co się opierdalać i trzeba działać. Dlatego zostawcie lajka, jeżeli lubicie serię, a ja zabieram się za robienie czegoś. Czymże mógłbym się zająć? O, w sumie, w pierwszej kolejności wróciłbym do środka, zobaczyć na mojej tablicy informacyjnej, nie ma czegoś nowego. O, mamy lekcję! Klub naukowy pomoc w zadaniu domowym. Oferuję każdemu z wyjątkiem Mandy pomoc w rozwiązaniu pracy domowej. Mandy, coś ty odjebała. Szkolny staruszek za szkołą. Może mieć wściekliznę, nie dokarmiać. Rekrutacja cheerleaderek. Beatrice, nie udało ci się. Znowu, buziaki Mandy. No tak, ona się chyba nie lubi z Mandy. Problemy z nauczycielami? Jeżeli którykolwiek z nauczycieli lingwistyki zachowuje się niestosownie, proszę o kontakt. Pan Hattrick to ten gruby murzyn. On naprawdę nie lubi Hattrick tego. Galloway się nazywał? Nie pamiętam. Zaginiony szczur! Oh, przepraszam. Nazywa się George. Ostatnio widziany niedaleko stołówki, brakuje mi go. Baki. Ojej, a mogę znaleźć szczura? Uwaga, proszę nie zrywać kwiatków sprzed akademika dziewczyn. Hej, czy mogę zerwać kwiatki spod akademika dziewczyn? To by była dobra opcja. Dobra, jestem troszeczkę spóźniony na zajęcia, dlatego wyciągamy dechę i jedziemy. Tutaj chyba WF-ista przygotowuje jakiegoś swojego ucznia na zajęcia sam na sam, które odbędą się później, ale to nie jest moje zmartwienie. Lecimy, lecimy. Ty, bo ja te zajęcia nie mam w szkole. Tylko, czyżby znowu mechanika? A może WF? Nie jestem pewien. Czy ja miałem już jakieś zajęcia z WF-u? Czy ten WF to nie było po prostu napierdalanie się z jakimiś typami? Dobra, jedziemy dookoła szkoły na tyły. To chyba nie będzie mechanika. Mechanika na terenie żelbojów się odbywała. A teraz ewidentnie jedziemy gdzieś tam do tyłu. Jestem już na tyle spóźniony, że kwadrans studencki nie obowiązuje. Biegnę na lekcję, kurwa! Nie widzisz, że biegnę na lekcję, typie? Przestań mnie gonić, błagam cię. Idę na lekcję, okej? Okay? Nie musisz mnie łapać i gonić, żeby mnie zaciągnąć za bety do gymu, ponieważ sam tu właśnie przychodzę. Idziemy do piwnicy, przebieramy się, nie przebieramy się, wagarowanie. Dupa tam nie wagarowanie. Cyk, WF-ik. To będzie chyba walka, nie? Zbijak. Ah, dodgeball. How I love the sound of boys crying in the morning. Much like real life, the strongest will prevail. O, jest też gruby. Dzięki za komentarze w ogóle, które mi uświadamiają, że mylę sobie grubasów. Dobra, jak się gra w zbijaka? No poza tym, że musimy pewnie rzucać RT pomoc. Rzucaj piłką w rywali, aby zdobywać punkty. Do, staraj się przechwycić piłkę. Kurwa! Jeżeli za długo trzymasz... Ja kurwa nie wiem w końcu, jak się tego kontroluje. O! Współpracuj z kolegami, by przeprowadzić zespołowe zagrania, zdobyć przewagę. Dobra. Obrona. A, łap, unik, zmień zawodnika. O Jezus Maria, rzuć skok, podanie, jakie to skomplikowane. Dobra, A, łapię albo rzucam. B, to jest skok albo unik. A X, to albo podanie, albo zmiana zawodnika. No dobra, zobaczę jak to wyjdzie. Dobra, którym się rzucało? Okej. Aha, no tak, przecież ja mam tam jeszcze króla. Cyk, cyk, cyk. Rzut! Cholera jasna, nie udało mi się. Dobra, te, mogę wywalczyć piłkę jeszcze raz? Dobra, jestem w drużynie mięczaków, ale wygrywam piłkę. Nie wiem jakim cudem. Dobra, mamy tutaj podanie, kurwa, podanie. Skok, rzut, ho, ho! Dobrze, idealnie mi się to udało. Dobra, podanie, podanie. Kurwa mać, nie umiem podawać. Podanie, podanie na tył i rzut! Proszę bardzo, załatwiony. Weź mój królewiczu, ogarnij to tam, dobra. Podskok, podanie, podskok i rzut! Gruby zdobył punkt, proszę bardzo. Dobra, jest okej, wygrałeś wynik 1-0. Dobra, powoli ogarniam, tylko jeszcze mi się trochę myli. RT pomoc, jeszcze raz chcę to zobaczyć. Ty, ale proszę mi oddać tą piłkę, ja będę ciągle w ofensywie. Nie ma kurwa takiej gry. Dobra, jeszcze raz. X to podanie, A to rzut. Dobra, okej. No to co? No to co tam, panowie? Tego nawet nie planowałem. Bierz tą piłkę, frajerze. Cyk, jeszcze raz. Dobra. Wow. O cholera jasna, złapałem, ale oberwali tam. Dobra. Skok, podanie i rzut. Dobrze, idealnie. Bierz mój królewcu. Tak się to chyba nazywało. Król, ten po drugiej stronie. Udało się. Kompletnie nie wiem, co się działo. Mam wrażenie, że taktyka napierdalania przed siebie po prostu by działała. Większa precyzja broni. Zajebiście. Nowy strój do WF-u też dostałem. Nie jestem pewien. Mogę się włamać do szafeczki. Nikt się tu nie patrzy. No to możemy oddać się naszym kryminalnym ambicjom włamywania się do szafek. Ta włamywanie się. Kto mnie tutaj złapie, kurwa? Nikt tu nie przychodzi.
To jedyne, co się znajduje, to demony i pedofilia. Podręcznik. Okej. Okay. Typie, chcesz mi coś powiedzieć? What's new? Siema. Jak tam? Będziemy sikać? Mogę się mogę potrzymać nawet. Nie. Rozmawiaj ze mną. Jak ci się podoba w toalecie? Ładne te nowe płytki, nie? Rozmawiałeś z panią Wicklefire o tym, jak pastuje te płytki? Strasznie lubię te płytki. Dobra, dajmy już mu spokój, bo troszeczkę zaraz go może popierdolić o tej psychopatyczności mojego podejścia. Dobra, nie mogę wyjść, panowie, ja mam książki do dostarczenia. Jestem bibliotekarzem nowej generacji. Osobiście będę odbierał książki, których nie zwrócili na czas, poprzez technikę w pierdolu, a potem będę je zwracał oczywiście do należytego właściciela. Nie chciałem potrącić dziewczyny, przepraszam. Zaczynam się zacinać. Dobra, jakie mamy misje dostępne? Hej mała, chcesz się lizać? Aż jej noga lata z ekscytacji. Hej, czy to jest Beatrycze? Jeżeli nie, to wygląda identycznie, a to mi wystarczy. Hej, panie prefekcie, my tutaj tylko się chcemy przemiziać, okej? Okay? Nie mam kwiatków, żeby jej dać. Ty. Ale czy taktyka zrywania kwiatków spod dormitorium dziewczyn, żeby dawać dziewczynom, będzie działać? Wepchnąć do śmietników? Nie, wal się, młody, nie chcę mi się z tobą gadać. Won! Nękanie małych dzieci. Kurwa, od czego są małe dzieci, jak nie od tego, żeby je nękać? Gdzie jest jakiś śmietnik? Zawsze tutaj przy tych schodach są śmietniki, mogę się na szybko schować. Nawet już nie muszę, proszę. Mam już taki respekt w tej szkole i ten sweterek mi dodaje do niego minimum 5 punktów, że ja nie muszę już się chować. Wanted level znika momentalnie. Ale dobra, misje, proszę państwa. Wydaje mi się, że skoro jeszcze mamy dzisiaj trochę czasu, no tak czy siak musimy do miasta jechać. Jajka, bilety do kina czy drobne występki? Nie jestem pewien, co mnie najbardziej tutaj interesuje, ale nieważne. Jedźmy do tej gwiazdki, którą odkładam najdłużej do tej pory. Nie będę miał już dzisiaj żadnych zajęć, dlatego wydaje mi się, że mogę na spokojnie sobie wyjechać na miasto. Żałuję, że nie mam za bardzo czego kupować tutaj tak naprawdę. Chciałbym zainwestować w jakieś nowe rzeczy. Od tego typa mogę podjebać rower, ponieważ nikt mnie nie będzie za to ścigał. Oj tam, przemoc. Wobec mężczyzny się nie liczy. Nie wiecie, jak działa dzisiejszy świat? Może kiedy Bully wyszło tam w 2004 czy którym roku, czy 2008, nie jestem pewien, to wtedy to miało jakieś znaczenie, że się, nie wiem, faceta biło. Teraz, kurwa. Facet ma depresję? I sleep! Ale kobieta ma depresję. I not sleep! Nie pamiętam, jak było w tym memie, przepraszam. Może fryzurę sobie na jakąś fajansiarską zmienię? Ktoś jeszcze jakąś przysługę chce. Kolejny typ, który chce, żebym wpychał ludzi do śmietników? Nieważne, stracił zainteresowanie. A może zarobi sobie trochę hajsu? Tutaj widzę, że jest rozrzucanie gazy, to jest akurat fajne. Fajne zajęcie i to dość wygodne, bym powiedział. Nie trzeba wiele robić, zbierz gazety ze wzgórza. No to jedziemy! Jedyne, czego mogę się obawiać przy tej misji, to to, że zabiję człowieka. Dobra, mamy gazety. Cyk, jedno. Dobra, lecimy w takim razie. Czy ja mogę trafić w ludzi, rzucając tymi gazetami? Chyba nie. Cyk, gotowe. 3 już rozrzucone. A muszę ile w sumie? Naceluje mi. Aha, dobra. O nie, nie chcę marnować tych gazet za to. Dobra, jedyne co może mi się tutaj pojebać, to przyciski, które mam klikać, szczerze mówiąc, że A przyspieszam, a prawym triggerem rzucam. Nie chcę tracić prędkości, ale spokojnie, jestem amerykańskim snajperem, wersja młodego chłopca zbierającego na prezerwatywy, narkotyki i gry na konsolę. Potrzebuję tych pieniędzy. Co ja bez nich zrobię? 10 rozwiezione, $20! 4 nowych klientów zyskałem, nadal nie wiem, co to znaczy. Jeszcze nie odblokowałem możliwości oferowania mojego ciała na sprzedaż w tej grze. Mam nadzieję, że się to ostatecznie stanie. Ty, skuter nawet tutaj chyba jest. Wydaje mi się, że coś mi mówiliście o skuterze, którym mogę jeździć, ale dobra. Kluczowe. Jak ja mam dojechać tam, gdzie chcę dojechać? Czy jak tutaj pojadę i odbiję w lewo, to dam radę jakoś? Nie jestem pewien, co to za miejsce i gdzie mnie to doprowadzi, ale mamy jakąś szutrową drogę. Mam godzinę 19, czyli dobry uczeń Bullworth poszedłby już spać, ale ja mam lepsze rzeczy do roboty. Tylko nie tutaj. Gumkę, recepturkę zebrałem. Pies mnie chce zjeść! Won pies! Pies won! Won pies! Tutaj był ten tunel podziemny, który mógł mnie zaprowadzić tam, gdzie ja chcę dojechać teraz właściwie. Ale nie mam pojęcia, gdzie ten tunel teraz jest. Tutaj, tędy, tam nie dojadę tam. Ale tutaj, jakbym był na ulicy w tej chwili, to bym dał radę już coś zdziałać chyba. Tutaj mamy nasz domek, właśnie! Przecież ja wygrałem jebaną nieruchomość, a jeszcze w ogóle nie miałem okazji obczaić, halo! Tutaj, ja chcę to obczaić, zostaw mnie, psie, Jezus Maria, tak naprawdę nie lubisz tego, kto rozwodzi gazety? Czy mnie goni od tamtego miejsca? Co my tutaj mamy? Mogę sobie zagrać na jakieś maszynę?
Ty zapłaciłem za to? W moim własnym domu płacę? Instrukcje Future Street Race. A, przyśpiesz, lewym steruj, prawe odpal rakiety X, cofnij. Dobra, lecimy. Zapomniałem, jak się w to gra. Szybko mi poszło. Zajmij pierwsze miejsce, żeby wygrać. Dobra, to jedziemy. Raz, dwa, oh shit, nie ten przycisk. Fuck me. Dobra, widzę, że mamy takiego, proszę państwa, biedo wipeouta. Mogę jeszcze strzelać moich przeciwników. Mogę ich też ewidentnie rozjebać, tak dokumentnie. Ha, ha, ha. O kurwa, alternatywne trasy. Jezus, oberwałem. Zregeneruje się? Dobra, ewidentnie się zregeneruje. Nie jest to takie proste, moi drodzy. Mam tutaj przeszkody, przyspieszacz. A! Jak ja mam tu ogarniać w ogóle? Dobra, zyskałem chyba prowadzenie. Mam aż 3 okrążenia do zrobienia. O, i ominąłem przyspieszajkę. Super, super, zajebiście. X to cofanie, czyli rozumiem hamulec i wsteczny. Muszę tutaj uważać, jak ja jadę. Ale widzę też, że te miejsca, w których odpala się elektryczność, to są też jednocześnie skróty. Ale obawiam się, że mnie to rozwali. Będąc rozwalonym, na pewno zwycięstwa nie osiągnę. Ile tutaj mamy rzeczy powciskanych do tej gry? Gry na automatach, jakieś takie cuda, proszę państwa, cuda nie widy. Co ten Rockstar zrobił? Skąd oni wzięli na to technologię? Przecież to chyba było nielegalne. Takie fajne gry robić w tamtych czasach i sprzedawać je jeszcze po normalnej cenie. Nie chcę tam ryzykować. Wydaje mi się, że jakiś dzban się tam jeszcze zaklinował, ale to nie mój problem, szczerze mówiąc. Niech ginie. Już ta elektryczność skróci mu ciurpienia. Koniec wyścigu. Chyba nawet ten automatyczny przejazd samochodziku po pominięciu mety troszeczkę jebło. Przepustka do kolejnego wyścigu. Dobra, ale nie marnujmy tyle czasu na granie w gry. Nie chcę! Tak, chcę wyjść, okej. Okay. Wyszedłem czy nie wyszedłem? Dobra, musi się mi załadować z powrotem prawdziwy świat. Co my tutaj mamy? Mamy wyro! Mogę iść spać tutaj, o Jezus. Coś czuję, że niedługo zacznie się pewna forma wagarowania w moim wykonaniu. Mamy też pałę do walki! Alkohol mogę pić? Nie jestem pewien. Mogę grać w hazard? Tutaj ktoś się chce bić? Czego chcesz, typie? Nie pobijesz mojego rekordu pływackiego? Kurwa dobra, jak się pływa w tej grze? Opłyń boje dookoła i wróć! No dobra, bardzo chętnie. Dobra, mamy już 9. Opłyń boje dookoła i wróć. Jezus Maria, ale jak się wpływa w tej grze? Nie wiem. Ale mam kartę. Dobra, jedziemy. Przełożyłem teraz funkcję. Teraz naciskam przycisk A do pływania za pomocą palca wskazującego. To jest moja Uber technika szybkiego naciskania przycisku. Najlepsza opcja. Chociaż tutaj też to nie jest jakieś niesamowicie wymagające. Teraz płyń z powrotem do doków. Dobrze, bardzo chętnie. Obawiam się, że mój ukochany sweterek może troszeczkę się zamoczyć w trakcie całego tego procesu, ale hej, przynajmniej mam nieskończoną staminę, bo jestem jebanym Usainem Boltem wody, czyli Michaelem Phelpsem. Zlecenie wykonane. Obcisły strój kąpielowy odblokowałem na dodatek. No, w tej grze nie ma rzeczy, które kończą się czymkolwiek negatywnym, autentycznie. Dobra, no. Jesteśmy w naszym domiszczu. Nie mam znowu czasu, kurwa, teraz na żadne misje. Chyba, że ja sobie zrobię w nocy tak naprawdę. Tylko minus jest taki, że nie mam mojego środka transportu. Zajebali mi składaka. Jak ja mam się stąd teraz po ludzku wydostać? Nie wiem. Nikt mnie tutaj chyba nie będzie też jednocześnie ścigał. Nie wiem, czy tutaj są prefekci. Wydaje mi się, że formę egzekwowania władzy na mieście to jednak nie są ludzie ze szkoły. Dlatego też mogę tutaj chyba w miarę swobodnie się poruszać. A nadal nie ogarniam, jak dostać się tam. Tutaj chyba zaraz wyjdę na ulicę, dotrę do tunelu i tymże tunelem dam przejść tam, gdzie jest moja misja. Nadal, nie mogę, mogę zajebać samochód. O, rower pod sklepem, no właśnie. Tutaj jest w ogóle sklep rowerowy. Czy to jest twój rower, typie? Nie, to się cieszę. Okej, okay. Ten jest jeszcze szybki. Ewidentnie rowery z koszyczkami to jest taka bardziej gówniana wersja roweru. Ale to mnie tam nie interesuje. Czy w ogóle w tej grze jest coś takiego jak konieczność snu na przykład? Nie jestem pewien. Co ja mogę tutaj robić? Muszę kupić bilet, co? Dolar. Panie, dolara to ja sam mogę. Wchodzimy. Karzeł? Ale jaja! Dobra, nie sądziłem, że będą tutaj takie osoby reprezentujące. Rozpocznij misję drobne występki. A co jest tutaj? Otwórz. Mogę wejść tam do środka. Nie, nie, nie. Ja nie chcę się tam włamywać. Już widziałem, że gra mi jakieś naruszanie zaczęła wrzucać. Ja dziękuję. Nie chcę niczego naruszać. Jo, mogę pojechać na kałamarnicy nawet. Proszę bardzo. W nocy na festynie. Go-karty. Grand Prix. Wyścig. Wow, shit. Co za zabawa! Fantastyczna rozrywka! Gaz, hamulec, drift. Okej, jedziemy!
Dam radę, panie, kto ma wygrać na gokartach jak nie ja? Jaka szeroka trasa w ogóle? A to gokarty kojarzę z takimi gównianymi wąskimi trasami, gdzie nic nie da zrobić. Uwaga! Kurwa, dajcie mi driftować, typy! Chcę pokazać moje umiejętności tutaj. Mogę po pasach jeździć, bo to generalnie chyba illegal. Nie wbijajcie się we mnie, Jezus Maria, mam tu jakieś nitro, banany, które mogę im rzucać, cokolwiek? Chyba nie. Wow, o dobra, okej. Okay. Drift trzeba mocno wyczuć, proszę państwa. Cyk. Robię was jak na drutach, frajerzy. Czemu on jest szybszy? To nie jest Elvin Melvin, kurwa, ten gruby? Przecież on powinien mieć taką masę, która by mu nie pozwoliła się tutaj ścigać sensownie. Czy ten drift ma w ogóle sens? Cyk i cyk. Ja tracę na prędkości, kiedy driftuję. Ten gokart jest zwrotny jak cholera. Masz, kurwa, w beczki! Umieraj! O, cholera jasna, ja też oberwałem tym, serio? Dajcie mi spokój, mam Grand Prix do wygrania. Na chuj mi driftowanie w tej grze w ogóle, to jest bez sensu. Dobra, dobra, swędzi mnie nos. To jest jedyna oznaka, to jest najlepsza oznaka tego, że mam tutaj mocny pojedynek przede mną. Proszę bardzo, na co mi drift? Ja po prostu lewą gałkę wyginam i jest zajebiście. Jeździ tylko po ulicy, nie po tych bandach. Typy za mną już zostały mocno z tyłu, tak więc nie powinienem się przejmować. Pamiętajcie, wiedza z Need for Speeda. Wchodzić szeroko, jechać wąsko, wychodzić szeroko. I tak się tego nigdy nie będę słuchał. Kask motocyklowy odblokowano. Nie wiem, czy mi się to do czegoś przyda. Może jak się wydupcę na rowerze, to chociaż to przeżyję. Ale widzę, że Grand Prix ma też chyba kolejne poziomy, co? Naruszanie ciszy mocnej. Dostałem dwa kupony. Ty, misja mi zniknęła. Serio? Po północy już nie mogę? Ale bullshit. Ale bullshit, ja przyszedłem się bawić. Co mogę tutaj zrobić? Rzucanie do celów. Gościu, jakiego mi kung fu tai chi kika zasadził. Traf trzy typy, żeby wygrać. Dobra, jedziemy. Zdążę czy nie zdążę? Ho! O Jezus Maria, to jest takie opóźnione. Dobra, raz. Gdzie będzie kolejny do rzutu? Cholera jasna. Cyk! Okej, okay, ile mam jeszcze czasu? Chyba trochę mam. Oh, fuck! Tak jest! Boy! Gdzie mój misiaczek? Trzy kupony dostałem. Ja kupony obstawiam, potem mogę pewnie wymienić na hajs. Co? Naruszanie ciszy nocnej. To się skradamy, proszę państwa. Po cichu. Co ja tutaj jeszcze mogę robić, poza tym, że tonę rzeczy? Mogę wjebnąć w dzbana? Jesteś zmęczony. Jeśli nie pójdziesz do łóżka przed drugą w nocy, stracisz przytomność. Kurwa, teraz mi mówicie! Teraz mi mówicie, że jestem zmęczony i padnę ten? O Jezus Maria, to ja wypierdalam. Tutaj jakieś naćpane pankówy mnie chcą bić. Gdzie jest mój rower? Gdzie jest mój rower? Gdzieś tu był mój rower. Cyk, wsiadaj! Wsiadaj, typie! Nie! Oni mnie chcą zgwałcić! To policja! Zostaw mnie w spokoju. Uciekali ode mnie. Ha! Ty! I jakiś inny typ podjebał chyba ten rower. Nie, tak mi się wydawało. Dobra, żelboju, razem stąd uciekniemy. Jezus Maria, czy ja zdążę w ogóle do drugiej w nocy? Czemu żeście mnie w ogóle nie ostrzegli? Że tutaj jest coś takiego jak zmęczenie w tej grze. Dobra, padnę spać. Nie mam dokąd iść spać, spać. Chyba, że zdążę dobiec do mojego domu w plaży. Mam jeszcze 15 minut na to. Tutaj mam, kurwa, skrót, cyk. Okej, okay. Mam tutaj też frisbee. Dawaj, tak blisko, nie wiem czy mi się uda. Naciskam to, a tak szybko jak mogę, tak szybko jak mogę. Cyk, 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 cyk. Dawaj, idziemy spać, spać. Cyk, 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 gdzie jest moje łóżko? Ha! Yeah, boy! Tak się robi biznes w tym mieście. Mało brakowało, a padłbym ze zmęczenia. Co tu się dzieje? Gdzie ja w ogóle jestem? Mam tu jakiś garaż? Mogę mojego Aventadora jakiegoś tu wyciągnąć? Coś takiego? Nie wiem. Ale chodźmy w stronę szkoły, bo mimo wszystko... Ja nie wiem, gra próbuje ubierać lekcje w taką narrację, że to takie kurwa, wagaruj se, waginuj se, bo to jest głupie i nie powinno się tego robić, bo jesteś buntowniczym uczniem szkoły. A mi się podobają te lekcje. Nie dość, że zdobywam jakieś umiejętności, to jeszcze całkiem fajnie się je wykonuje. Jakby to są wszystkie plusy faktycznie nauczania się czegoś, czyli zdobywania nowych umiejętności, bez wszystkich minusów tejże czynności. Czyli, że to jest tak zajebiście nudne, że czasami człowieka chuj strzela, jak musi siedzieć na zajęcie. Ale dobra, mam nowe miejsce do spania, jestem totalnym bogolem teraz. Zobaczmy, gdzie będę miał zajęcia do wykonania. Co tam, frajerzy? Macie rowerek? Nie macie rowerka, a ja se ósemki mogę tutaj kręcić. Cyk, tylko żeby kobiety żadnej nie walnąć, bo mnie zabiją. Cyk, ósemeczka, cyk. Dobra, godzina dziewiąta się zbliżyła już. Dawaj tym rowerem do góry. Mogę na rowerze do szkoły wjechać? Mogę bić z poziomu rowera. Dobra, cofanko, gruby, przesuń się.
Nie rozróżniam grubych w tej grze. Wszyscy są dla mnie równie grubi i tacy sami. Ty, książkę jakąś podjebałem. Co to za książka jest? Dobra, pieprzyć książki. Ja się nauczam organicznie. Biologia. No okej, biologia jest spoko. Lubię cięcie tych żab. Chociaż teraz będzie kolejne zwierzę do pocięcia. Mam nadzieję, że jednego z tych żelbojów będę mógł ostatecznie pociąć. Albo właśnie samego pana nauczyciela, tak jak już mówiłem. Dobra, ja pamiętam. Riba! Dobra, pineski. Szkoda, że muszę wybierać tą pineskę za każdym razem. Dobra, może nie będę tak cwaniakował, bo ja tutaj strasznie szybko macham tym joyem. Co to? Za pomocą szkła znajdź oko. No oko to tak raczej prosto znaleźć, panie psorze. Dobra, jedziemy. Ale muszę się skupić. Czasu jest wystarczające, żeby to zrobić dokładnie i bez zasuwania. Takie super okrągłe kształty są zawsze najgorsze. Dobra, rybie oko, to ja takie mam, proszę państwa, te... obiektyw. Nie mam akurat obiektywu rybie oko. Ale miałem kiedyś. Cała moja praca licencjacka, proszę państwa, opierała się na tym, że ziemniak pożyczył mi obiektyw rybiego oka. To dopiero było to. I używania programów, do których dostałem licencję od twórców tych programów, obiecując im, że jednocześnie zrobię film, w którym opowiem skrzela, to będą chyba skrzela, w którym pokażę w ogóle ten ich software, że go zareklamuję, jak się robi panoramy sferyczne. A długoterminowi widzowie, pamiętacie ten film na moim kanale o tym, jak się robi panoramy sferyczne? Nie? No właśnie, tak więc dobrze, że te firmy są zagraniczne i nie słyszą, co ja teraz mówię. Ponieważ ostatecznie, gdyby się dowiedzieli, że poleciałem w chuja, żadnego filmu nie zrobiłem, no to powiem tak, no powinna wystarczyć im satysfakcja, że ich licencja wspomogła rozwój akademicki biednego krakowskiego polskiego studenta. No to jest prawie jak wspieranie krajów trzeciego świata. Dlatego na ich miejscu ja bym był zadowolony, że ja za darmo te programy chciałem brać. Dobra, wycinam. Nie wiem, co ja teraz wycinam. Żołądek, okej. Okay. Slow and steady. Dobrze, że tak jak jeżdżę tym skalpelem po tych narządach wewnętrznych, to im się nic nie dzieje, ponieważ liczy się tylko, żebym w te kropki trafiał. Dobra, wyciągamy żołądek i to finito. Będę miał jakiś bonusik na przykład, że będę mógł rybim okiem patrzeć na świat? Jakiś bonus za biologię by się przydał, co? Mam coś? Czapka z okoniem. Naprawdę, zyski z tych pieprzonych zajęć są nam zaiste nieprawdopodobne. Niesamowite. Nigdy nie spodziewałem się, że tyle mi szkoła da. Albo umiejętność mocniejszego napierdalania typów. O, przepraszam, gruba babo. Albo ewentualnie czapka z rybią głową. Naprawdę, to jest to. Dlatego się żyje. Dobra, jedziemy w takim razie. Niekoniecznie, na pewno chcę jeszcze jakąś misję odpalić w tym odcinku. Ten rower mam tutaj dostępny. Nawet kij z tym, żeby to było konieczne na tym festynie. Tam i tak te Grand Prix by się przydało zrobić ostatecznie. Jakieś tam tikety mam, które pewnie mogę zbankować, żeby mieć jakieś zarobki z tego. A my zadupcamy, proszę państwa, tutaj. To jest chyba misja, którą odblokowałem poprzez walkę, albo była już dostępna wcześniej, nie jestem pewien. Misja nazywa się Jajka. Mam nadzieję, że biorąc pod uwagę obcisłe stroje, w których tu walczą, to jajka oznaczają takie kurze jajka, a nie te, o których myślę. Nice aquaberry sweater. Trey chic. Yeah. Wow. You look a bit like my gardener. Wow. Yeah. Zwrócił uwagę na strój, który ubrałem? Gardeners or any domestic help? Listen. Me and the chaps were planning a little revenge hit on old Hattrick. Tak jest, to gruby murzyn. What he did to that old Soap Galloway, a chap could have a drink if he bloody hell wants to. So, my friend, are you, as they say, in? Sure. Are you English? Well, no, I just speak this way because I'm very insecure. See, my father is a self-made man, so I pretend to be old money, but in fact, I'm really nouveau riche. But less about me, dear boy. Listen, we're going to egg that old codger's house. Cool. Smashing! You go get some eggs and meet me and the chaps back at my house. Me and the chaps brzmi jak jakiś indie rockowy zespół. Prosto z Anglii. Grają zawsze na gitarze, ale wszystkie pozostałe instrumenty znaleźli w swojej kuchni. Dobra, niepotrzebny był mi ten rower. Nie trąb na mnie, typie, jestem tylko dzieckiem na rowerze. Chcesz mnie zabić? Jam, jam. Jajka możesz kupić w spożywczy. Dobrze, że tak blisko jest spożywczy. Zacznij kupować. No to jest spożywczy chyba, nie? Bukiet kwiatów, bombonierka, karton jajek. Cyk, gotowe. Ale jestem bogaty. Ty, no to w sumie, panie, $222. Kupię parę bombonierek, kupię parę kwiatów.
Wiecie, jeżeli trafi się jakaś dupa na mieście, która będzie chciała pójść ślinę, to pania, muszę być gotowy. Na przykład ta, proszę. Siema. Mogę cię przekonać, żebyś się ze mną przelizała? Proszę, mam te kwiatki, które kupiłem 15 sekund temu. Dawaj mi bufa do życia. Kręcą mnie twoje warkocze. Jestem na twoim punkcie zakręcony, jak zakręcone są twoje kocze, warkocze, kocze, yeah. Baka jaro, kono jaro, wychodzimy. Dobra, proszę bardzo. Ja traktuję kobiety bardzo przedmiotowo. Dla mnie ich ślina jest tylko tym alchemicznym specyfikiem do podbicia mojego życia. Oh shit! Jaki skatepark. Dla mnie, dla prawdziwego skatera to świat jest skateparkiem. Dobra, muszę na główną drogę, a potem odbić w lewo, co? Dobra, robimy to. Biedny dom pana Murzyna, potężnego Murzyna, hat-tricka. Hat-trick to chyba oznacza, że jego matka miała mieć trojaczki, ale zeżar je w macicy i teraz jest taki wielki. Hat-trick! Skąd ja wymyślam te rzeczy? Tak, kiedy zabijesz trzech ludzi pod rząd. Hat-trick! Hat-trick! Fantastycznie. Dobra, dojeżdżamy chyba do jego domu. Skuter ostatecznie też fajnie by było mieć, muszę przyznać. Ale czy wy widzicie ten podjazd, to rondo, które ma ten typ? Jezus Maria, to on się naprawdę dorobił na byciu nauczycielem. Kurwa! Chyba złą ścieżkę życia obrałem. Jak teraz na to patrzę. Dobra, me and the chaps, co robimy? Oni chcą mnie w coś wrobić, oni mnie traktują jak śmiecie, jak nic. Smashing! Smashing. Is it true you said I was inbred? No, because first cousins is legal, my friend. Legal. Yeah, okay. Yeah, and just because my elder brother doesn't have a chin and ended up in a lunatic asylum, it doesn't mean anything. Whatever, Tad, your family is your business. Don't lie, Jimmy. You said Tad oh, was nie, probably Gary. A hermaphrodite. A hermaphro what? Don't act dumb. You said his mom was also legally his aunt, and that he probably had webbed toes. I don't... Well, just only on one foot. Tad, you're not gonna take that kind of crap from this scumbag, are you? You've been rude about mommy! Let's get this pauper! Jezus Maria, wewnętrzny autyzm z niego zaczął wychodzić, naprawdę. Wydostań się z posesji. O kurwa, a mogę podjebać ten samochód? Dobra, musimy się wydostać z posesji. O kurwa, zamknięte. Nie masz klucza, by się wydostać. No to czyli to oznacza jedno, że muszę ich kurwa sklepać, tak? Dobra, panowie. Pyk, kurwa, nie żyjesz! Mam klucz? To jest to. Odpowiednie dobieranie celów, moi drodzy. Odpowiednie dobieranie celów. Otwieramy? Zdążę? Tak jest! Cyk, cyk, cyk. Co tam, frajerze? Sukces. Jajka dostępne w twoim pokoju. A ty się chcesz dalej bić? Kurwa, oni chcą się dalej bić. Chodź tu, typie! Znam, kurwa, takie... Dobra, biorę mi rower i zapierdalam na zajęcia. Zaraz mnie policja zacznie łapać. Ty, dobra. Chuj z rowerem! O, ty, kurwa, babo! To jest Caitlyn Jenner! Dobra, jadę do domu. Jadę do dormitorium, do szkoły. Mam zajęcia, na które muszę uczęszczać. Chciałbym w sumie wziąć w nich jeszcze udział, bo ja naprawdę, jak już mówiłem, lubię te lekcje. A jeżeli skończy mi się czas, to nie wezmę w nich udziału. Dlatego odpalamy turbo prędkość deski. Deski tego. Jak był Silver Surfer, to jestem Jimmy Surfer. Tak mnie dzisiaj nazywajcie. Yo. Jezus Maria, uwielbiam to bully. Naprawdę mogę wypuścić nieprzerwany potok moich myśli przed siebie. I wiem, że to suma summarum będzie pasowało do tej gry. Dobra, typie, biegnę już kurwa do sali, wejdź z luzu. Nie wiem nawet co to za lekcja. Muzyka, o! To będzie fantastyczne. Lolo! Dobra, łupi, jedziemy. Na czym będę grał tym razem? Może na... Pyng, trójkącie. Tak, tak, dopasuj. Bembeno! Dobra. Wyczujmy ten rytm. Dziś jadłem se baleron pod... O kurwa, czemu mi nie wykryło dwóch naraz? Halo? Okej, dobra, działa. Moja matka wczoraj upiekła se ciasto. Wyszedł jej zakalec, ale mimo tego kocham ją. Ojciec kupił ze trzy flaszki, powiedział na fejsie: chodźcie do mnie wszystkie staszki, obalimy tą flachę, tu będzie zabawa. Nie rymuję, kiedy nie mam rymu, taki jestem dzban. Kurwa mać, nie działają te podwójne triggery autentycznie.
No kurwa, klikam i nie pykam. Okej, okay. Muszę tak mniej więcej jakby nie w jednej chwili to zrobić, okej? Okay. Ojciec mnie nie kocha... Okej, okay, prawie, ale mam 84%. Coś tu nie łapie, bo mój ojciec daje policji w łapie. Jest w policji, jest w gangsteru w łapie. Nie wiem, tworzę te słowa i nawet nie wiem, co oznaczają. Spodnie od piżamy w nutki, dobrze. Mogę sobie wybrać strój, w którym śpię? Nie, więc po chuj mi to jest. Szybko, czas opierdolić jakąś szafkę, żeby sobie humor poprawić. Kręcimy. Włamywanie się. Panie, ja tutaj... Jakby zdobywam prowiant i pożywienie. Koszulka futbolowa i proszę bardzo. Tak się robi rap w dzisiejszych czasach. Nie wiecie, że tak się robi rap? Ha, proszę was. Kończymy ten odcinek, moi drodzy. Każdy absolutnie epizod Bulliego to jest taki zalew różnych aktywności, że ja nie wiem, co się wydarzy w każdym kolejnym, a zaraz nagrywam kolejny. Tak więc dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, koniecznie zostawcie lajka, widzimy się w kolejnym odcinku. Widziałem wasze prośby o to, żeby były dwa i spokojnie w któryś dzień się dwa pojawią, nie bójcie się, ponieważ to może być fajna opcja, ale jeszcze nie w tej chwili, ponieważ jutro we wtorek jadę do Wrocławia, dlaczego zobaczycie, będziecie to mogli obserwować na moim Insta Story, link macie w opisie, skorzystajcie. Pooglądajcie, bo będą fajne rzeczy takie dla gamerów, dla gamerbojów. Tak więc pamiętajcie. Bye bye!